znajdujemy się na moście kolejowym, po którym utworzył się lodowy zator, który właśnie w tej chwili wojsko będzie starało się wysadzić. Drugi taki zator powstał koło boiska Czarnych i ma on długość kilometra i prawdopodobna grubość to jest 60 cm. Dlaczego usunięcie tego zatoru jest tak ważne? Usunięcie tego zatoru jest ważne z tego względu, gdyż tutaj cały czas płynie woda. Ta woda jest tutaj doprowadzona z Soły do Papierni i ona tam jest wodą technologiczną i tutaj w dalszym ciągu płynie. No i jeżeli powstanie zator, to może do rozlania się tej wody tutaj na posesję i do niektórych budynków. Już tutaj zgłoszenie, które mieliśmy, to mieliśmy takie zgłoszenie, że ta woda swoim podgruntem dostawała się do jednej z piwnic. I dlatego tutaj przyjechaliśmy i prowadzimy te działania. Akcja będzie polegała na tym, że przede wszystkim trzeba się pozbyć tego lodu, który tutaj zalega na tym. I będzie polegać na tym, że przyjadą saperzy i małymi ładunkami wybuchowymi będą kruszyć ten lód.